Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje ABC Wielkiego Tygodnia. W drodze do Emaus. Do grona tych, co do chwili męki pańskiej trzymali się wieczernika, należało oprócz apostołów i kilku gorliwszych uczniów. Był tam Maciej, obrany później na godność apostolską, był Józef Barsabas, zwany Sprawiedliwym, był młody Jan Marek, później uczeń Piotra i Ewangelista, był wreszcie Kleofas, nie mąż Marii Matki Jakuba Mniejszego, lecz inny, tego samego nazwiska, rodem z pobliskiego miasteczka Emaus. Ten ostatni, czy to, że miał pilne sprawy do załatwienia, czy też, że dłuższy pobyt w Jeruzalem wydał mu się niebezpieczny, postanowił już w niedzielę wracać do domu. Wprawdzie już przyszły pierwsze zdumiewające nowiny od grobu, już i niewiasty dwukrotnie opowiadały to o zabraniu ciała pańskiego, to o widzeniu anielskim. Już i Piotr z Janem sprawdzili wiadomość, że grób pusty, ale mimo to Kleofas nie uznał za wskazane czekać na wyjaśnienie sprawy. W możliwość zmartwychwstania pańskiego nie wierzył, a bał się, że Żydzi winę otwarcia grobu zwalą na uczniów i że zechcą pociągać ich do odpowiedzialności. Nie zwlekając więc dłużej, właśnie w chwili, gdy przed powtórnym nadejściem Magdaleny w wieczerniku panowała żywa dyskusja, wyszedł nieznacznie i ruszył w drogę. Szedł nie sam, ale z towarzyszem, w którym legenda upatruje Łukasza, późniejszego ewangelistę. Przez miasto starali się przejść jak najprędzej i najciszej, aby nie zwracać na siebie uwagi. Dopiero za bramą zwolnili kroku i odetchnęli swobodniej. Rozmowa zeszła na to, koło czego kręciły się wszystkie ich myśli, na Chrystusa i Jego tragiczny koniec. Mówili o tym jak o rzeczy zupełnie przeszłej i bez ratunku skończonej. Ani im w głowie było, by śmierć Pana mogła rozpoczynać nowy rozdział Jego dziejów. Przypominali sobie wszystko, czego byli świadkami, i cuda, i nauki Jezusa. Oburzali się na przewrotność faryzejską, litowali nad gorzką męką Zbawiciela. Zastanawiali się, co też dalej będzie. Czy uczniowie się rozejdą i całe dzieło się rozpadnie? Czy wbrew kapłanom utworzy się z dawnych zwolenników Chrystusa jakaś nowa sekta, żyjąca Jego pamięcią i nauką? Byli już bez tego dość wstrząśnięci i smutni, a ta sprawa rozżaliła ich jeszcze bardziej. Postać Zbawiciela tak ujmująca, a święta, stanęła im jak żywa w pamięci. Odświeżyło się wspomnienie cudownych Jego nauk i niepojętych dziwów, które czynił tak naturalnie, jak gdyby to były najzwyklejsze sprawy. Jak to mogło wziąć tak straszny obrót? Czemu tu wierzyć i czego spodziewać się na świecie, jeśli Jezus mógł paść ofiarą nienawiści? Ale prócz bólu i odzywającej się na powrót miłości Zbawiciela, zaczął budzić się jakiś wyrzut sumienia. Przecież może nie trzeba było uciekać tak prędko. Jezus działał cuda, a więc Bóg był z Nim. Może trzeba było poczekać, czy Bóg nie zrobi czegoś, aby przynajmniej wsławić pamięć swego sługi.
pod wpływem tych myśli i dogrzewającego coraz silniej słońca, jeszcze bardziej zwolnili kroku, jakby wahając się, czy nie zatrzymać się lub zawrócić. Gdy tak wloką się po drodze zmartwieni, niezdecydowani i niekontenci z siebie, dopędził ich z tyłu wędrowiec, idący w tym samym kierunku. Ubrany był jak człowiek średniego stanu. W ręku miał laskę, a małe zawiniątko na plecach. Wyglądał na pielgrzyma powracającego ze świąt do domu. Zrównawszy się z uczniami, szedł przez chwilę jednym krokiem w milczeniu. Potem zagadnął przyjaźnie. Cóż to są za rozmowy, które idąc macie między sobą, a jesteście smutni? Kleofas jednak nie był w humorze do zwierzeń. Jak to? Odburknął. To ty sam gościem jesteś w Jeruzalem i nie wiesz, co się w niej działo przez te dni? Co takiego? Zapytał nieznajomy tonem prostodusznego zaciekawienia. Uczniom rozwiązał się język. Zaczęli mówić, uzupełniając się wzajemnie i dorzucając z pełności serca coraz to nowe szczegóły. Toś nie słyszał o Jezusie Nazarejczyku, który był mąż prorok, potężny w uczynku i w mowie przed Bogiem i wszystkim ludem? A przedniejsi kapłani i przełożeni nasi wydali go na skazanie śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, iż on miał był odkupić Izraela. A teraz nad to wszystko dziś trzeci dzień jest, jako się to stało. Jakże to, wtrącił pielgrzym, i dotąd leży w grobie? Zmieszali się nieco uczniowie. Nie wiemy, co się z nim stało, bo niewiasty niektóre z naszych przestraszyły nas, które przed dniem były u grobu, a nie znalazłszy ciała jego, przyszły powiadając, iż i widzenie anielskie widziały, którzy powiadają, iż żywie. I poszli niektórzy z naszych do grobu i tak naleźli, jako niewiasty powiadały, ale samego nie naleźli. Nowy towarzysz podróży słuchał uważnie. Gdy uczniowie wynurzyli się już ze wszystkim, czego pełną mieli duszę, pomilczał chwilę, potem zaczął tonem łagodnej perswazji. O głupi i leniwego serca, ku wierzeniu temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. I zaż nie było potrzeba, aby to był cierpiał Chrystus i tak wszedł do chwały swojej? Uczniów coś tknęło, jak gdyby obcy przybysz poruszył najczulszą strunę ich duszy. Zamiast się zgniewać, utkwili weń wzrok zdziwiony, a pełen natężonej uwagi. To nie znacie pisma? Ciągnął dalej. Nie czytaliście nigdy proroków? I tutaj zaczął w jeden ogromny obraz zbierać wszystko, co głosił stary zakon o mającym przyjść Mesjaszu. Począwszy od zapowiedzi odkupienia danej w raju pierwszym rodzicom, poprzez objawienia udzielone patriarchom, poprzez figury i pisma prorockie zestawiał wszystko, rys po rysie i szczegół po szczególe, aż całe księgi Starego Przymierza zdały się świecić jednym światłem i odzywać się jednym głosem, że we wszystkim i przez wszystko Chrystus. A ten Chrystus, budowany przez 4000 lat przepowiedni, to nie kto inny, tylko Jezus z Nazaretu, ten sam, co 3 dni temu skonał w męce na skale Kalwarii. Wszystko się zgadza
i czas, i miejsce, i postać, i cuda, i okoliczności, i rodzaj śmierci, każdy szczegół i każde słowo. Nieznajomy skończył, lecz uczniowie milczeli dalej, jakby nie mogąc oderwać duszy od jakiegoś przedziwnego widoku. Ogarnęło ich zdumienie. Zdawało im się, że odsłoniły im się nagle nigdy nie widziane horyzonty. Serce tłukło im się w piersiach ze wzruszenia, ale i ze wstydu, bo wobec tego, co usłyszeli, jakież małe były ich myśli, jakże nikczemna ich ucieczka. Nie wiedzieli, co zrobić i z czym się odezwać. Tymczasem jednak przybliżył się cel podróży. Pokazały się o kilkaset kroków domki Emaus, rozłożone na stoku wzgórza. Zazwyczaj można tu było dojść z Jeruzalem w 3 lub 4 godziny, ale dziś najpierw przygnębieni zmartwieniem, potem zajęci rozmową, szli znacznie dłużej. Ruszyli w drogę koło 7, a w tej chwili było już dobrze po południu. Nieznajomy udał, że chce ominąć miasteczko i boczną ścieżką skręcić w swą drogę. Skinął więc głową towarzyszom podróży i przyspieszył kroku, aby nadrobić czas stracony na rozmowę. Uczniów jednak pochwycił nagły żal. Jakże tu rozstać się tak obojętnie z człowiekiem, co tyle światła rzucił im w duszę? Kleofas, pokorny już i pełen świętego uszanowania, podbiegł za odchodzącym. Panie, rzekł serdeczną prośbą, zostań z nami, bo się ma ku wieczorowi, dzień się już nachylił. Trochę się bronił pielgrzym, lecz wreszcie na gorące naleganie ustąpił. Weszli w miasteczko i w progi kleofasowego domu. Uszczęśliwiony gospodarz zakrzątnął się za posiłkiem i po chwili siedli do stołu. Gość w środku, obaj uczniowie po bokach. Patrząc na swego przygodnego mistrza, nie mogli obronić się uczuciu podziwu i ciekawości, zmieszanej z głęboką czcią. Kto to mógł być ten człowiek tak prosty i łaskawy, a tak niezmiernie biegły w piśmie i pełen zrozumienia tajemnic Bożych? Nie mieli jednak odwagi zapytać się wprost. Ufali, że w trakcie dalszej rozmowy rzecz się wyjaśni. Temu, co przy stole zajmował pierwsze miejsce, przysługiwało zaszczytne w pojęciach żydowskich prawo rozłamania chleba i rozdania go współbiesiadnikom. Kleofas poprosił uprzejmie, aby gość zechciał wziąć na siebie tę rolę. I nieznajomy nie odmówił. Wziął chleb ze stołu, rozłamał, ale zamiast podać go sąsiadom, 2 mniejsze kawałki, położone osobno na talerzu, wzniósł w górę i z oczyma podniesionymi w niebo modlił się cicho przez chwilę, a potem odezwał się głośno: bierzcie i pożywajcie, to jest ciało moje. Zdumieni, ale jeszcze niezorientowani, przyjęli uczniowie podane cząstki, gdy wtem zmieniła się w mgnieniu oka postać siedzącego. Znikły pielgrzymie szaty i nieznajoma twarz, a na ich miejsce ukazały się dobrze znane rysy mistrza, tylko tak jasne, jak nie widzieli ich nigdy. Nieprzytomni z podziwu patrzą osłupiałym wzrokiem, lecz w jednej chwili znikło wszystko i znaleźli się sami u stołu.
Minął czas jakiś, zanim zdołali słowo przemówić. Więc to był Pan, szepnął wreszcie Kleofas, jakby bojąc się własnego głosu. Pan, odparł drugi, i żywy, i prawdziwy, nie omyliły się niewiasty. Zaczęli przypominać sobie słowa słyszane niedawno i zdumiewać się, że nie poznali go od razu. Jakeśmy mogli być tak ślepi, i zali serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił w drodze i pisma nam otwierał? Lecz nie było czasu na długie rozmowy. W duszy obydwu było jedno postanowienie i nie postanowienie, ale poryw kipiący niecierpliwością i świętym ogniem. Trzeba wracać. Zostawili posiłek, nie żegnali się z domownikami, nie czuli znużenia porannej podróży i nie dbając na to, że słońce kładzie się już za góry, ruszyli w powrotną drogę. Szli prawie biegnąc i nie zatrzymywali się nigdzie po drodze, tylko żeby obejrzeć ze wzruszeniem miejsce, gdzie tego rana przyłączył się do nich nieznajomy. Nie minęły i 3 godziny, a byli już w mieście i kołatali usilnie do bramy domu na górze Syjon. Drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Otwarto im dopiero po upewnieniu się, kto idzie. Weszli do wieczernika, ale zanim zdołali wydobyć słowo ze zdyszanych piersi, powitały ich już na progu radosne głosy. Wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. Wieczernik dziś rano, w chwili, gdy dwaj uczniowie ruszali w drogę i wieczernik w obecnej porze, była to ziemia a niebo. Pierzchły zmartwienia i wzajemne żale i dręcząca niepewność. Upartego Tomasza nie było. Wszyscy obecni, choć mniej lub więcej żywo, wierzyli już, że Pan nie pozostał w więzach śmierci. I nie mogło być inaczej, bez wyraźnego sprzeciwiania się prawdzie. Kiedy do niewiast Jana przyłączył się Piotr, ten Piotr, co wątpił do ostatka i niedawno jeszcze miał na sumieniu zaparcie, kiedy przede wszystkim Matka Najświętsza z niezachwianą pewnością potwierdziła rzeczywistość zmartwychwstania, któż jeszcze mógł się sprzeciwiać? Uczniowie powracający z Emaus przynieśli nowe wzmocnienie wiary i nowe pobudki wesela. Jak jedna kochająca się rodzina, gdy obchodzi jakieś radosne święto rodzinne, tak zasiedli wszyscy razem do posiłku wśród niekończących się opowiadań i pytań i coraz to nowych wyrazów zdumienia. Posłania rozłożone były półkolem, prawie tak jak w dzień ostatniej wieczerzy. W środku stał duży, kilkuramienny świecznik, płonący światłem świec. Gdy uczniowie gwarzą i posilają się w najlepsze, nagle i nieoczekiwanie stało się coś, co targnęło sercem i oczami wszystkich. Choć nikt nie otwierał zamkniętych drzwi, pod świecznikiem ukazała się jakaś postać. Gwar umilkł. W wieczerniku zapanowała głucha cisza. Jedni zerwali się z posłań i stali jak z kamienia wykuci. Drudzy zatrzymali w pół drogi niesione do ust pokarmy. Wszyscy utkwili wzrok w cudownym zjawisku. To Pan.
Odziany był w szatę śnieżnej białości. Oblicze, ręce i nogi zdały się przeświecać różowym blaskiem. Z ran wychodziły pęki jasnych promieni. Przecudna twarz miała wyraz niezrównanie słodkiej dobroci. Uczniowie patrzą milcząc, pełni zachwytu zmieszanego z bojaźnią, gdy wtem rozległy się słowa Zbawiciela. Pokój wam. Poznali wszyscy dźwięk najdroższego głosu, lecz nie od razu uspokoiły się serca. Nawet ci, co poprzednio widzieli już zmartwychwstałego Pana, nie mogli ochłonąć z podziwu i opanować trwogi. Nie odezwał się nikt i nikt nie poruszył się z miejsca. Jezus zdawał im się być nie ciałem, lecz duchem, tak wiotki, przejrzysty, a jasny. Na twarz Pana wystąpił łagodny uśmiech. Jam jest, powtórzył przyjaźnie, nie bójcie się. Postąpił kilka kroków ku uczniom, a ciało jego przy tym przybrało najnormalniejszą postać. Oglądajcie ręce moje i nogi, dodał tonem przekonywującej dobroci. Rzeciem ja, tenże jest. Dotykajcie się i przypatrujcie, bo duch nie ma ciała ani kości. Jako widzicie, że ja mam. To rzekłszy, wyciągnął do nich ręce i ukazał im ranę boku spod powiewnej szaty. Jak człowiek, co przekonuje się z rozkoszą, że prześliczne widzenie nie było snem, lecz prawdą, tak uczniowie zaczęli przychodzić do siebie i wierzyć po trochu własnemu szczęściu. Wypogodziły się twarze, ucichły fale trwogi. Zbliżyli się do mistrza i zrazu nieśmiało, potem z rosnącym zaufaniem, zaczęli go dotykać, całując i oglądając jego rany. Niektórzy jednak bali się zbliżyć i trzymali się na uboczu, szarpani na przemian to radością, to wątpieniem. Cóż jeszcze mam zrobić, aby was przekonać, że żyję? Odezwał się Zbawiciel z dobrotliwą wymówką. Macie tu co jeść? Zapytał, podchodząc do stołu. Wskazali mu na półmisku połówkę ryby pieczonej i plaster miodu. Zajął miejsce na posłaniu przy stole. Oto widzicie, żem człowiek z krwi i kości. To mówiąc, zaczął pożywać przed nimi, a potem oddał ostatki wątpiącym. Na ten widok rozproszyły się resztki obawy w sercach uczniów. Rozlała się w nich fala niewymownej radości, uspokojenia, wzmocnienia i szczęścia. Oto znów mają mistrza wśród siebie, rozmawia z nimi i pożywa jak dawniej, tak samo dobry i kochany, a pełen łaski i prawdy i chwały. Pan usiadł w środku, wszyscy otoczyli go kołem, to siedząc u jego nóg, to stojąc jak dzieci, co kupią się koło ojca po długim rozstaniu. Jezus zaczął ich nauczać, już bez przypowieści, ale tak, jak ojciec mówi do synów. Tłumaczył im wielką tajemnicę odkupienia przez krzyż i pokazywał, jak w jej świetle wiąże się wszystko cudownie w jedności Bożego planu. I przepowiednie Starego Zakonu, i własne jego życie, i męka, i obecne zmartwychwstanie.
tak się musiało wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w zakonie mojżeszowym i w proroctwach i psalmach. I tak było potrzeba, aby Chrystus ucierpiał i wstał od umarłych dnia trzeciego. Uczniowie wisieli u jego ust, jakby cali zamienieni w słuch, a w duszy robiło im się jasno jakąś jasnością pełnego dnia po nocy. Pan otworzył im umysł, żeby rozumieli pismo. Owe ustępy, których biedni nieuczeni rybacy słuchali tylokrotnie po synagogach, a słuchali jak rzeczy obojętnych i ciemnych, zaczęły nagle nabierać dla nich światła. Pod wpływem słów pańskich całe teksty i obrazy, dotąd zamknięte, zaczynały żyć w ich pamięci, wiążąc się w potężny łańcuch objawień, których celem i przedmiotem był Chrystus. A ten Chrystus siedzi tu wśród nich prawdziwy i żywy, już po zwycięstwie nad śmiercią i piekłem. Ale to wszystko, ciągnął dalej Chrystus, musiało się stać dlatego, by w imię moje przepowiadana była pokuta i odpuszczenie grzechów po wszystkich narodach, począwszy od Jeruzalem. A wy jesteście świadkami tego i pójdziecie na cały świat opowiadać Ewangelię wszemu stworzeniu. Po uczniach przeszedł lęk. Jak to? To oni bezsilni i ułomni i prości mają pójść na całą ziemię przepowiadać Królestwo Boże i to sami, bez mistrza? Przebiegł po nich dreszcz i spojrzeli na Pana jakby z cichą prośbą, by nie zapomniał o ich słabości. Nie lękajcie się, mówił dalej Pan. Oto ja posyłam obietnicę Ojca mego na was i będziecie obleczeni mocą z wysokości. To rzekłszy, wstał i wzniósł oczy w niebo w cichej modlitwie. Apostołowie uklękli, pełni oczekiwania i przejęci świętym wzruszeniem. Zbawiciel skończył się modlić i otwarł do nich ręce. Pokój wam, rzekł uroczyście, jako mnie posłał Ojciec i ja was posyłam. Tutaj tchnął na nich i ciągnął dalej powoli, a dobitnie. Weźmijcie Ducha Świętego, których odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a których zatrzymacie, są zatrzymane. Gdy skończył, znów spojrzał w niebo i złożył ręce, jakby dziękując Ojcu za otwarte na ziemi źródło miłosierdzia. Stał tak przez chwilę, pełen nadziemskiego blasku, aż zaczął rozpływać się w świetle i zniknął. Apostołowie pozostali na kolanach, pogrążeni w gorącej modlitwie. Gdy wstali, oczy ich pełne były łez i światła, a twarze obleczone cichą powagą. Nie byli to już ci sami ludzie, co parę dni temu odbiegli pojmanego Pana i dziś jeszcze nie chcieli wierzyć w Jego wskrzeszenie. Ale ci, co nie za długo stanąć mieli przed pełnym synedrium i z wielką mocą dawać świadectwo zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.